Żółty jesienny liść tyle mi opowiedział. Dałaś mi go bez słów. Panowie, co to taka forma relaksu? Jakiego relaksu? Pracujemy ciężko. Czego szukacie? Dawnego Białegostoku. Dawny Białystok. Co wy wiecie o dawnym Białymstoku? Mogę z wami? No to podaję. Ten. No to dawaj. Podaj. Dawaj. Dobra. La 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 la. La 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 la. To jest legenda. Słonimska Bojar. 8. Słonimska 8, legenda Bojar, ale też chyba też i legenda Białegostoku, Braciszki. Mało kto wie, dlaczego to Braciszki. Bo to jest wybudowany w 911 roku, znaczy wybudowany później, ale założony w 911 roku taki zakład wychowawczy prowadzony przez braci zakonnych. Tak, ale to dla był trudnej, zakon bezhabitowy. Tak, był, dla trudnej tak zwanej męskiej młodzieży. I tutaj uczono rozmaitych zawodów rzemieślniczych, introligatorstwa, stolarstwa i tak dalej. Ale nam w kulinaria się wpisało, że braciszkowie prowadzili piekarnie. I to była jedna z najznakomitszych piekarni w tej części miasta. Zapach się rozchodził bajecznie. No bo oczywiście koło każdej piekarni wtedy był sklep, tak? I tu był tak. Też doskonały sklep był. Pamiętają o tym jeszcze, bo prawdopodobnie ten sklepik jeszcze funkcjonował po wojnie. Ale rzeczywiście sam to kupowałem. Tak, więc chleb. Pozostało to w pamięci jako dobre te pieczywo, te, które nieskażone zostało tym piętnem po lepszaczu, lepszaczy i innych rzeczy. Ja mam oryginalny przepis na zakwas, którego używało się u braciszków, czyli na chleb, ten żytni, spod młodów robiony. Rzeczy pyszne, a jak jeszcze obok można było kupić dobrą wędlinę, dobrą parówkę tutaj w sklepie. No to już samo życie i wszystko w komplecie, ale ta historia białostockich piekarń jest też bardzo, bardzo ciekawa, bo jest i międzynarodowa. W latach 20. w międzywojniu XX wieku część piekarni została czy przejęta przez Turków i była tam jakaś konstantynopolitańska, jeszcze jakieś inne piekarnie. Stąd został dzisiaj w Białymstoku chlebek turecki. Wrócimy do tego pięknego chlebka, który jest, to jeszcze trzeba było troszeczkę łyżkę dziegciu rzucić. No. Ponieważ przyglądałeś pracę, bo przecież tym się interesujesz i zawodowo niejako to robisz, więc anons ogłoszeń, interwencji co do jakości chleba był po to. A to znaleziono. Wszystko było w chlebie. Ja się tak zastanawiałem, czy przypadkiem to, co w tym chlebie się znajdowało, to nie była zemsta piekarzy za to, że musieli tak wcześnie wstać. A czy oni potem przypadkiem sobą nie rywalizowali, co kto ciekawszego wrzuci do tego chleba i potem prasa to opisze. Takie odniosłem wrażenie, bo przy jakości usług świadczonych przez ówczesnych rzemieślników, no to rzecz raczej byłoby nie do pomyślenia. Ja rozumiem, że to potem w komunie te rzeczy się zdarzały, prawda? Myślę, że tutaj jeszcze się coś innego nałożyło, bo inspekcje sanitarne donosiły o fatalnych warunkach higienicznych panujących między innymi w piekarniach, żeby nie było, że to piekarnie były tylko takie brudne i zaniedbane, bo generalnie całe miasto było brudne i zaniedbane. Stąd żadna wielka mycyja, że się w chlebie, w bułce znajdowało, już nie powiem organiczne rozmaite, ale były gwoździe, było szkło, co popadło można było w tym chlebie. Krótko mówiąc, trzeba było ostrożnie jeść. Dokładnie, niełapczywie. Ale i tak ta większa afera to z czystością i sanepidem była chyba z wodą usadową. No tak, bo to było w jeszcze gorszych warunkach robione. A druga rzecz, że znowu była ogromna walka konkurencyjna przy sodówce, bo woda sodowa była
jednym z głównych napoi orzeźwiających. Więc tych punktów sprzedaży były dziesiątki w mieście. No Hanajki były zapchane tymi zakładami, tak, pokątnie produkującymi. I znowu była kwestia pozyskania wody. Pierwsza, chodziło o to, żeby pozyskać ją jak najtaniej w dużych ilościach. Więc były rozmaite podejrzane źródła. No ale kupujący przecież nie wiedział, co pije, dowiadywał się mniej więcej kilka godzin później, co też wypił. I w związku z tym też to była taka bolączka producentów. Ale jak tu jesteśmy, to jeszcze jedno, o jednej rzeczy trzeba powiedzieć. Lód. Och, z lodem. Praktycznie lód, po co był lód? No lód był po to, żeby do konserwacji, do przetrzymywania produktów w domach. Lodówka międzywojenna to była po prostu skrzynia drewniana, wybita w środku blachą. Wypełniona lodem. Jedna część była, wkładało się tam bryłę lodu, a w osobnej, sąsiedniej się trzymało produkty. Była jeszcze węży, który odprowadzał stopioną wodę. I wężyk, żeby wodę z tego odprowadzać. A jegomuś krążył po podwórku. Lód sprzedaje. A ten lód pochodził z zamarzniętych, najczęściej ohydnych, obrzydliwych stawów. Gdzie wyrzucano resztki, gdzie wyrzucano padłe wszystko. Koty, zwierzęta domowe, nie widy. Nawet w Białymstoku swego czasu zrobiono przemysłową. Nie, w którymś momencie, lód barwiony był na kolor różowy, żeby go rozpoznać, technologia była tak kiepska, że to szybciutko splajtowało. Ale przede wszystkim... I lód był używany jeszcze, Andrzej, nie tylko do gastronomicznych, ale również do medycznych. Do medycznych też. Powstała taka organizacja żydowska, która ten lód pozyskiwała zimą, a rozdawała chorym bezpłatnie. I to chorym nie tylko pochodzenia żydowskiego, ale Polakom, wszyscy, którzy tego lodu potrzebują. Ale właśnie tutaj jest kwestia bezpłatnie. Jak zwykle u podłoża wszystkiego leży cena. Inaczej kosztował lód kupowany w chłodni miejskiej, a inaczej kosztował, czyli nic nie kosztował z wycięty zestawu. No i w związku z tym, a zapotrzebowanie na lód było ogromne. Ba, jeszcze po wojnie tu na Bojarach w całym mieście stały budki z lodami. A potężny skład był za dworcem PKP. Tak, budki z lodami, gdzie przywożono konwie lodów, które okładane były takim murem lodowych bloków, co dzisiaj by pewnie wzbudziło zgrozę i palpitację u każdego inspektora sanitarnego. Co, idziemy z piekarni po te parówki? No idziemy tam? Po parówki. Po parówki idziemy. Okej. Mamy. Jest. Rzeźnik, cymasarz. Dzień dobry. Chyba rzeźnik po farduchu widzę. Witamy. No dobry. No, co pan ma dzisiaj? Świeże. Ale co? Baraninka. Czy świeża. Wiadomości. Świeża. Baraninka. Świeża. A cielęcinka? Wczoraj rano była. Świeża. Aha. A to po czemu? Da się dogadać. No dobrze. Wezmo? Ile? Ile mam. Ma? Siatkę. Dobre wołowe mam. Wołowe nie. Baraniny. Udziec. Weźmie? Byłby. No i cielęciny wzięliby ćwiartkę. Dobra, stary cap, cielęciny ćwiartkę. No, przyniesie? No. Zaraz przyjdę. Dobra. No to idzie rżnie. No i to jest hala mięsna, wybudowana w latach 30. XX wieku, jak to wtedy określano, w ramach europeizowania Białegostoku, żeby w warunkach sanitarnych, wtedy wymagalnych, sprzedawać mięso. No i unormować trochę ten handel, ponieważ w większości mięso, jak chłop przywoził, było sprzedawane z fury, workiem przykryte, w warunkach, no, co to dużo mówić, nie najciekawsze. Ale jest jeszcze całkiem odrębna dziedzina handlu mięsem, czyli koszerne mięso. O, mieliśmy w tym tutaj w Białymstoku dobre tradycje, tak? To było też nielegalnego uboju koszernego. To zresztą też w anonsach gazetowych, w informacjach zdarza się, że to nie tylko ubój, ale również w Białymstoku hodowano
A to parę baranów znaleziono, a to parę świniaczków, prawda? Ale też trzeba pamiętać, że w zasadzie ostatni rządowy, bo taka była funkcja, rządowy rabin Białegostoku, Gedali Rozeman, był miał światową sławę jako teoretyk koszernego uboju zwierząt. Stąd też Białystok był generalnie tak znany na całym świecie. A jeszcze inną dziedziną byli tak zwani masarze, bo to masarnia a rzeźnik to są dwie różne rzeczy. Czyli masarnia, przygotowywanie wędlin, a tu sprzedaż surowego mięsa do spożycia. I tych wędliniarni w Białymstoku nawet próbowano z pewnym początkowym sukcesem zrobić, to bodajże jakaś firma angielska próbowała zbudować fabrykę konserw mięsnych i to się tam niespecjalnie udało. No to jest jedna kwestia, ale drugą tu, tak jak jesteśmy tu na bojarach, to w tych chatynkach, w każdym chlewiku jakiś ćwiczał sobie prosiaczek, tak? Tak. Który przeważnie przed świętami dostawał tam, gdzie trzeba, czyli między uszy i były z tego własne wędlinki. Znaczy, w każdej prawie kuchni i palcówka wisiał wianek albo dwa. W każdej kuchni albo za oknem była skrzyneczka drewniana ze słoninką zasoloną. Czyli tu też ten rynek był uzupełniany z tych... z produkcji wewnętrznej na swoje potrzeby. Przede wszystkim w ciągu ostatnich 50-40 lat zmienił się sposób pozyskiwania tych produktów podstawowych, jakby się wydawało, do spożycia. Pierwsze, czy nie było tak powszechne spożycie mięsa, jak jest dzisiaj. W związku z tym sklepy mięsne z wędlinami nie były aż tak popularne, bo część mieszkańców sama sobie to robiła, peklowała, wędziła. W tłuszczu mięso było, przygotowywała. Tysiąc sposobów. Drugą jeszcze częścią tego miejsca był rynek, zresztą to jest najstarszy białostocki rynek, sięgający gdzieś końca XVIII wieku. To był po drugiej stronie, tam gdzie dzisiaj stoi pawilon z Połemowski, był rynek, gdzie przyjeżdżali, nazwijmy to włościanie, gdzie z fur sprzedawano. Najwięcej tu było warzyw i nabiału. I nabiał, tak. Jaja, sery, śmietana, mleko. Masło. Masło też, tak. O. I to zaopatrywało się tutaj oczywiście całe bojary, ale też i Śródmieście tutaj przychodziło. Był to na tyle atrakcyjny i ważny punkt handlowy Białegostoku. Myślę, że tutaj też wielu restauratorów też brało rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o nabiał, czyli jajka i te inne rzeczy, które w kuchni były potrzebne. La 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 la. Dzień dobry. Karty na razie? No na razie. I serwetki na przyszłość. Smacznego. No dziękujemy. No to co, Andrzeju? Przeszliśmy już dużo tych różnych wariantów naszego tutaj białostockiego jedzenia dwudziestolecia międzywojennego. No ale trzeba przyznać, że białostoczanie raczej po restauracjach nie chodzili. Te główne odjadanie to odchodziło chyba w domowych warunkach, domowych pieleszy. Przede wszystkim po restauracjach i po rozmaitych lokalach to jedli przyjezdni i jak były jakieś uroczystości, wynikało to... Była też część tak zwanych birbantów, tak? Którzy przyszedywali, byli ludzie posażni, pieniężni, którzy to mieli. Ale, ewentualnie elemencik siedział, tak? Ale trzeba przyznać, to zniknęło praktycznie nawet określenie z naszego języka, te tak zwane jadłodajnie, gdzie stołowano się. Nie można było tam przyjść o tak z ulicy i zamówić z karty. Trzeba było się tam zapisać do tej jadłodajni i być stołownikiem. I tam się jadło coś takiego, co się z powrotem mówi, obiady domowe.
czyli takie mało, może skomplikowane, mniej wyrafinowane, ale takie jedzenie, które jedli wszyscy, czyli zupa po bożemu, rosół, drugie danie, kompot. Trzeba wspomnieć jeszcze, że domowe obiadki to była taka półlegalna instytucja. A tak, w którymś momencie to wynikało też i z galopującej drożyzny, że potrawy w lokalach były to coraz droższe. To szczególnie w okresie powojennym. Tak, tak. Zaczęły potajemnie, znaczy potajemnie, wszyscy o tym wiedzieli, konkurować z restauracjami. Zaczęły co bardziej utalentowane kulinarnie gospodynie. I te, które miały warunki, jakiś salon, prawda, duży stół na 6-8 osób. No i wydawały te tak zwane obiady domowe, czyli wyobraźmy sobie w średniej wielkości mieszkaniu, znowu było iluś tam zakontraktowanych stołowników, którzy czy po pracy, czy w przerwie pracy wyskakiwali i przychodzili do tego mieszkania na obiad. W którymś momencie ten proceder już był, bo oczywiście on nie był opodatkowany, nigdzie nie zgłoszony, wywołał ogromne protesty restauratorów. To było dla nich to był stryczek. Tak, to był stryczek. Ale to już pomijając kwestie fiskalne legalności, to spowodowało również, że umiejętności kulinarne się jednak rozwijały, bo to były dosyć powszechnie, szczególnie w latach wielkiego kryzysu, występujące takie zagłady. No, kwestia ekonomiczna, jeżeli było 6-8 stołowników i 4 domowników, to około 12-15 obiadów, to jeżeli się to podzieliło, koszta były dosyć niskie. Tak, ale tak. Potem te obiady domowe, nigdy one nie zniknęły. Natomiast w pewnym momencie restauratorzy też poczuli ciepły oddech i zaczęli zniżać ceny, czego przykładem jest warszawianka, tak? Tak, mało tego, właśnie takie lokale, bo trzeba powiedzieć, że były kategoryzacje lokali. Zresztą podobnie... No tak, ale kategoryzacje nie były związane z jakością obsługi, z inną rzeczą, nie, tylko one wiązały się z czasem, kiedy one były czynne, czyli one, do 11-12. Znaczy, nie, one dostawały pozwolenie, że te lokale pierwszorzędne, czyli tam był Ritz, Akwarium, to było Savoy, dworcowa restauracja też była pierwszej kategorii. Natomiast gro restauracji białostockich była drugiej kategorii. I tam w anonsach tych kategorii drugiej często pojawiało się, że serwujemy obiady domowe. Czyli zwabiano w ten sposób stołownika, klienta, że on miał gwarancję, poczucie, że zamiast jakichś wykwintów i fiubździu dostanie normalny domowy obiad. Ale te hasło i ten chwyt marketingowy, obiady domowe do dzisiaj istnieją. On powrócił. Funkcjonują. Tak, on powrócił. Zajrzyjmy co on tutaj powrócił. Nam. Zresztą symptomatyczna nazwa. Zapiecek podlaskiej jamy. No, placki ziemniaczane. No. Proszę. Pierogi podawane z okrasą. No, czyli pewnie są ze skwareczkami. Albo z Karolem. Albo tak. Kiszka, kartacze. No, mamy tu też, mamy zwikę, kresowo-skabowy. No, filet z miruny z cytrynką to już gdzieś tam nam odjechał, ale mamy też dania z patelni, kabuszki. Farmerska. Ja rozszyfrowałem tą farmerską. Wiesz co to jest? Nie wiem. To są smażone ziemniaki. A proszę. Skąd ci farmerzy wiedzą, że to u nas domowe? Tak, u nas farmerów to znaczy teraz przedtem to był Pop albo Włościanin, tak? No tak. Bigos białowieski. Ale mamy i świeżonkę. To już miejscowe. Rosowyk jak u babci. No generalnie faktycznie jest tu jedzenie z pewnością smaczne, ale tak wzbudzające jakieś domowe reminiscencje. Tak. Proszę popatrz, pierwsza rzecz, która występuje... Smarowidła do chleba.
nawet chłodnik dziadka Tośka. Ci, którzy mają czy mieli dziadka Tośka, na pewno nie opuszczą tego chłodnika. No i mamy nasze sztandarowe białostockie dania, solona słonina i śledź korzenny z cebulką. No proszę, no proszę. No flaki wołowe i rzecz, która mnie zabija, żurek w chlebie. To jest marnotrawstwo chleba po prostu. No, wyrzuca się to. Tak. Ale chłodnik dziadka Tośka. Ale wina domowe, zwróć uwagę. Nie żebyśmy namawiali kogoś. Wina domowe. Piękna rzecz. Piękna rzecz. I tylko 12 zł za karafkę, czyli tyle, ile mniej więcej piwo kosztuje. No tak. No tak. Można? Można. Można. Kompot owocowy. Podpiwek, kwas chlebowy. No. Można się tutaj czuć jak w domu. Można, można. To trzeba powiedzieć, że Zapiecek Podlaskie jadło obiady domowe. Domowe, tak, potwierdzamy. Znaczy, znaleźliśmy się w dziwnym miejscu. Gospoda Podlaska. Jest to jedna z niewielu restauracji, która nie wstydzi się nazwy gospoda. Czyli to jest gospoda, a nie restauracja. Tak, bo kiedyś zachodziło się do gospody, był napis restauracja, a w środku była gospoda, tak? Tak. Tutaj mamy napis gospoda, nazwa gospoda, a w środku mamy bardzo dobrej jakości restaurację, która serwuje te najprostsze jedzenia, flaki, bigos, świeże. Co jest rzadkością u nas, warto to docenić, natomiast tutaj jak popatrzymy sobie, znajdziemy sobie przeszeroki wybór wszelkich rzeczy, które są z ziemniaków. I tutaj chciałbym Cię zachęcić do rozmowy na temat ziemniaków, bo te ziemniaki w historii kulinariów i naszych tradycji odegrały bardzo potężną rolę. Ponieważ to jest rzecz ziemniaki, które uratowały Europę od głodu. No z pewnością. A ale na wsiach, szczególnie tu, na naszych terenach, gdzie ziemia była mało urodzajna, jeśli chodzi o zboże, to ziemniaki, to był wręcz ratunek, które przerodziły się potem w podstawę wszelakich dań zrobionych, zresztą z tych dań powstały w tej chwili no, bardzo przepiękne rzeczy, które są. Ale zanim do tych ziemniaków przejdziemy, to należy wyrazić jakieś zadowolenie, bo mamy do czynienia w mieście, to ciągle mówią właśnie, restauracje, bistro, a tu mamy takie typowe polskie, gospoda. Zapomniane są też i chociaż się pojawiają z powrotem, karczma. Gościniec. Gościniec. Takie miejsca, które przeważnie stały gdzieś przy szlakach komunikacyjnych. I gospoda zachęcała ze swojej nazwy. Gospodarz zaprasza. Gospoda. Tutaj zajedziemy. I ta gospoda podlaska brzmi bardzo zachęcająco, bardzo ładnie. Nawiązuje do już w samej nazwie do tradycji. Natomiast myślę, może się mylę, to mnie skoryguj, że jedynym naszym lokalnym, takim wyraźnym wkładem w kulturę światową, kulturę ziemniaczaną jest bodajże kiszka ziemniaczana. Bo babka ziemniaczana występuje pod rozmaitymi nazwami w wielu miejscach, te kartacze, cepeliny, pyzy, to jest w ogóle praktycznie wszędzie występuje, a tak mi się zdaje, że kiszka jest chyba tylko nasza. Zgadza się, natomiast kiszka ziemniaczana nazwa jest u nas. Prawie w całej Polsce nazwa obowiązująca to jest kiełbasa z kartofli. Sama nazwa kiełbasa z kartofli wskazuje już na prowieniencję niemiecką, na ich wursty, bo oni w takich kalicach się pod rękę nawinęło. Tu za czasów Branickiego byli sprowadzeni, prawda? Rzemieślnicy u kobiet, u gospodyń niemieckich można było to podejrzeć, być może to przyszło inną drogą, ale gdzieś ona chyba ta kiszka tam sobie polega. Andrzeju. No. Znaczy ja myślałem, że tego gościa żeśmy się pozbyli. Weź on się... A przyszedł i świeci, no. Ja świecę przykładem.
Aha, to że należy zjeść potrawy regionalne. Kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, placki ziemniaczane. Ho, ho, ho. I to jest świetne jadło. No i na tym byśmy skończyli. Porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr.